Minął już rok, odkąd nie jestem europosłem. Nie było mi dane zbyt długo nudzić się poza polityką. Trafiłem do polskiego Sejmu. Pokażę wam to, co ja sam na co dzień muszę tu oglądać. Tych, którzy lubią tę kiełbasę, którą tutaj się wytwarza, uprzedzam, że może im już nie smakować tak jak wcześniej. Jesteście gotowi? To zapraszam. Posiedzenie Sejmu zaczynamy od tego, że organizujemy spotkanie koła. Na spotkaniu koła musimy odnaleźć się jakoś w gąszczu projektów ustaw, które pojawiają się i znikają z porządku obrad. O ile są takie punkty porządku obrad, które mało kogo interesują, są też takie kluczowe, do których kolejka chętnych jest długa, więc czasami osiągnięcie wspólnego stanowiska przebiega zupełnie bezproblemowo, a czasami jednak różnice frakcyjne wewnątrz Konfederacji wyraźnie się zaznaczają. Jeśli ta pamięć jest tak dalece drażliwe, to mogę zadeklarować, że nie będę uczestniczył w przyjmowaniu tej uchwały przez aklamację. Oczywiście pamiętajmy, że pracujemy w warunkach wielkiej improwizacji, w związku z czym jedno spotkanie zwykle nie wystarcza, po drodze coś się zmienia, coś wpada do porządku obrad, coś z niego wypada, następują jakieś zmiany, dowiadujemy się czegoś więcej, wchodzą poprawki. Rzadko kiedy wystarcza tylko jedno spotkanie, zwykle musimy spotkać się ponownie i mówić to, co się zmieniło. Zajrzę jeszcze do tej komisji. O, chyba jest otwarte, ale miło. Rano to nie mogłem przejść, miałem niedziałającą legitymację. A teraz, jak już mam działającą, to już jest otwarte. Na początku mamy projekt. Projekt ustawy wpada do Sejmu i jest kierowany do którejś z sejmowych komisji. W takiej komisji teoretycznie poddawany jest wnikliwej analizie, punkt po punkcie, poprawka po poprawce. W rezultacie tego pogłębionego namysłu ląduje na drugim czytaniu w Sejmie. Dzisiaj na Komisję Ochrony Środowiska wszedł obywatelski projekt przywracający obecne w całym świecie prawo rodziców do prowadzenia dzieci na polowania. Myśliwi nie zabijają, bo są głodni. Myśliwi zabijają, bo lubią. Bo mają z tego satysfakcję i chciałabym, aby o tym pamiętać. Pomysł przywrócenia normalności spotkał się ze stanowczym oporem sejmowej lewicy. Okazało się, że część starych komuchów jest bardziej konserwatywna pod tym względem niż lewa połowa PiSu. Wolność jest to taki radykalny pogląd, w którym godzimy się, że inni ludzie nie są naszą własnością. Pani poseł Jachira, która nawiązywała wiele razy do swojego wolnościowego etosu, tutaj wolnościowy etos jakoś porzuca i chce się wtrącać w wychowanie przez obcych ludzi ich własnych dzieci. Właściwym gospodarzem na posiedzeniu komisji nie są tak naprawdę posłowie, którzy są jej członkami, tylko przedstawiciel rządu, który tak naprawdę reprezentuje wnioskodawców. Posłowie są tam od naciskania guzików, a przedstawiciel rządu od tego, żeby mówić im, co mają robić. Jeśli pada jakakolwiek poprawka, posłowie patrzą na ministra, minister im mówi, czy wolno im tę poprawkę przyjąć, a przeważnie, że nie wolno, no i oni wciskają taki guzik, jak powie im przedstawiciel ministerstwa. Nie tylko, że mamy na wejściu bramki bezpieczeństwa, to w Sejmie jest też tak, że mamy różne takie punkty kontrolne wewnątrz. Tutaj między jednym budynkiem Sejmu a drugim budynkiem Sejmu mamy bramkę. Plotki krążą, że ktoś musiał wygrać przetarg i ktoś musiał zarobić na tych bramkach. Nie ma żadnego innego dostępu z zewnątrz, który by usprawiedliwiał obecność tej bramki po środku. Warto wspomnieć, że Sejm wymaga od nas wielokrotnie bilokacji, a nawet i trylokacji. W tym samym czasie, kiedy trwa dyskusja na sali plenarnej, organizowane są posiedzenia komisji, czasami dwóch naraz. Może się zdarzyć, że powinniśmy być na jednej z dwóch komisji parlamentarnych, do których należymy, na drugiej oraz na debacie na sali plenarnej. No to jest poprawka mniej daleko idąca, taki już wariant ratunkowy. Po prostu likwidujemy górną granicę w tym przypadku tych 12 miesięcy, więc to już nie może pan minister tłumaczyć, że spowoduje to większą ilość wniosków, spowoduje dokładnie taką samą ilość wniosków, tylko likwidujemy górną granicę, więc system nam się nie przeciąży. Panie ministrze, jakie jest stanowisko rządu? Stanowisko rządu negatywne.
Nad tymi poprawkami siedziałem do 4 w nocy, plus dostaliśmy poprawki od Konfederacji Lewiatan, które też zgłosiliśmy jako swoje, od Stowarzyszenia Komisów, które również zgłosiliśmy jako swoje. Całe to pisanie jest załatwione jednym krótkim nie ze strony pana ministra. Uzasadnienie to najczęściej jest miałkie albo żadne. Pomyślimy o tym następnym razem przy kolejnej nowelizacji, albo że musielibyśmy to skonsultować, no ale przecież wiadomo, nie ma czasu tego konsultować, że to jest Sejm, a nie jakieś studium filozofów, żebyśmy siedzieli i myśleli nad ustawami. Nałożyły się dzisiaj trzy rzeczy: Komisja Infrastruktury, Komisja Środowiska i moje wystąpienie na sali plenarnej, z którego w związku z tym musiałem zrezygnować. Bo jakbyśmy nie mogli rozplanować sobie tego na wszystkie te tygodnie, w których często nic się nie dzieje, tylko wszystko musi na 3-4. Idziemy tędy? Czekaj. Nie pójdziemy tędy. Pójdziemy tam. Na pewno Sejm przyciąga specyficzne osoby, znaczy takie, które lubią się komuś wtrącać w życiorys i tak pewnie rozumieją swoją rolę, że nie należy rzeczy zostawiać takimi, jakimi są, po prostu, tylko uregulować coś dla samej zasady regulowania. Wystarczy ich tam posadzić tylko w tym miejscu i zaraz na coś głupiego wymyślą. Zaraz będą chcieli coś uregulować, co nawet jeśli to do tej pory nie sprawia żadnych problemów, to oni na pewno będą chcieli coś w tym zmienić. Posłowie nie mają tutaj swojego stałego miejsca do pracy, tak jak byliśmy w Parlamencie Europejskim. Widzieliśmy, że poseł ma tam swoje biuro w Brukseli, swoje drugie biuro w Strasburgu, komputery, wyposażenie dla asystentów, dla siebie. Może przycupnąć sobie tutaj w dolnej palarni albo w którejś z restauracji sejmowych. Miejsca do pracy to jedynie to, co tu mamy, to otwarte, dostępne dla wszystkich komputery, na których z wyjątkową łatwością zapisują się hasła. Sobie zawsze czujemy się, jakbyśmy byli w gościach. Przyszliśmy tutaj tylko na chwilę wystąpić i właściwie nie ma co ze sobą zrobić, jeśli nie mamy żadnego zadania do wykonania. O! Znalazłem 10 groszy. Kiedyś znalazłem 2 dychy w Sejmie, a teraz 10 groszy. Także jest pieniądz w Sejmie. A mówią, że tu tylko kradną. Ja mam projekt uchwały tutaj z 15 podpisami. Bardzo proszę, pokój 45. Teraz jest ten przełomowy moment, kiedy idziemy złożyć pierwszą w historii rezolucję, pod którą udało mi się zebrać podpisy w Sejmie. Rozczarowanie tym, że rząd chiński łamie postanowienia międzynarodowe. Zobowiązał się do 2047 roku szanować autonomię Hongkongu. Narusza ją już w 2020 roku, próbuje narzucić tam swoje ustawodawstwo. Próbujemy tutaj zaprotestować. Inicjatywa jest nad wyraz ponadpartyjna. Mam od Gowina do Zandberga pełny przekrój Sejmu, z wyjątkiem tylko PSL-u. Nie wiem dlaczego. PSL bardzo chyba ma obiecaną wycieczkę do Chin i nie chce jej stracić, bo żaden poseł z PSL-u ani Kukiza się nie wychylił. Mam do złożenia tutaj projekt uchwały, czy jest 15. Co jest? Płytę do tego poproszę. Płytę? No, płytę, wersję elektroniczną. Płytę? Mhm. Nagrane to wszystko na płycie potrzebuję. Pierwsze słyszę o tym. Zawsze. Na płycie? Dostałem zgodę na wysłanie na maila, także upiekło nam się, ale następnym razem na płycie. Tu mamy kolekcję senatorów wszystkich kadencji. Pierwsza tablica. Czarno-białe, niewyraźne zdjęcia. Później mamy czarno-białe, ale już wyraźne. Potem niewyraźne kolorowe, a na końcu to już kolorowe i wyraźne, a poza tym to pierwsze, to widać, że ktoś sprawia wrażenie, jakby ktoś sobie pomyślał o tym, żeby je zrobić już po tym, jak uczniowie opuścili klasę i nie, zapomniał im kazać przynieść zdjęcia na koniec. Korytarz, którym teraz idziemy, to jest najdłuższy korytarz w Sejmie. Jakby otworzyć tam drzwi na samym końcu, to ponad 100 metrów. Ja nie wiedziałem, że tu mamy salę. Dzień dobry, my tu mamy salę? Tak. Kurczę, nie wiedziałem. Korzystał ktoś z tego kiedykolwiek? Znaczy, dzisiaj nie. Dzisiaj a w ogóle? W ogóle to nie wiem, bo ja pierwszy raz tą salę zapiekuję. Trafiłem na tą salę, okazuje się, że teraz tutaj jest nasza sala do głosowania, ale nikt z niej zupełnie nie korzysta, jak się dowiedziałem, nikogo z nas tutaj
w tej sali dzisiaj nie było. A wy to dostajecie na SMS-a jakąś informację o tej sali? Czy o tej nie, no właśnie mówię, że nic nie wiedziałem o tym. Pamiętam tylko tamtą pierwszą, bo wtedy nas było za pierwszym razem dużo i w ogóle nas nie wpuścili na salę plenarną, tylko jedną czy dwie osoby. Wchodzimy tam, niby mamy 5 miejsc, ale tam nikt tego już teraz nie liczy. Nasz opiekun ma wyjątkowo niewdzięczną robotę, bo cały dzień siedzi sam, nic się nie dzieje. Jesteśmy w sejmowych kuluarach, w miejscu niedostępnym dla zwykłych śmiertelników. Za te drzwi nie mogą wyjść inne osoby niż posłowie i starannie wyselekcjonowani pracownicy Sejmu. Nawet żeby wejść tutaj z kamerą, musieliśmy dostać specjalne zezwolenie. Ludzie sobie wyobrażają naiwnie, ale pewnie sam sobie też tak wyobrażałem, zanim tu przyszedłem, że to jest takie miejsce, w którym odbywa się jakaś burza mózgu, że tu 460 mędrców wybranych przez naród przychodzi i zastanawia się, jak rozwiązać problemy tego kraju. Przyjść z jakimś nowym pomysłem, zgłosić nową ideę i ona pod wpływem tej dyskusji zamieni się w ustawę. No ale to zupełnie tak nie działa. Całe to oficjalne funkcjonowanie Sejmu to jest tak naprawdę zestaw rytuałów, które trzeba odbębnić, żeby projekt ustawy zmienił się w ustawę. Tak naprawdę zresztą otwarta, konstruktywna dyskusja kończy się z definicji wtedy, kiedy włączają się kamery. Najważniejsze na tej sali są właśnie te kamery. Posłowie nie mówią tak naprawdę do siebie nawzajem, tylko do tych kamer. Dlatego te dyskusje nie są merytoryczne, koncyliacyjne, pełne zrozumienia, dążące do kompromisu, tylko są agresywne, histeryczne, demagogiczne, uproszczone, takie, żeby wywrzeć jak najlepszy efekt na odbiorcach. Tu się pojawia nieusuwalny dylemat. Albo chcemy jawności, ale w takim razie kosztem merytoryki, konstruktywnej dyskusji, kosztem szczerości, albo chcemy konstruktywnej dyskusji, no ale w takim razie musielibyśmy wyłączyć kamery. Jeśli chcecie patrzeć na to, co tu się dzieje, to musicie sobie zdawać sprawę, że to jest i będzie teatr, w którym aktorzy znają swoje role i wiedzą, jak to się skończy. W telewizorze zresztą nie widać często, jak bardzo pusta jest ta sala. Widać posła przemawiającego i wydaje się, że tu 500 osób go słucha i z zaciekawieniem. W praktyce to wygląda zwykle tak jak teraz, a nawet często gorzej. Zwykle przed wejściem na mównicę zajmuję sobie miejsce gdzieś tutaj blisko centrum. Większość osób chodzi na mównicę tą stroną. Nie wiem dlaczego, bo się tak tutaj przepychają, czasami mijają, a zawsze wchodzę od tej strony. Witam, panie marszałku, Wysoka Izbo. Dzień dobry, to znowu ja. Ja mam taką propozycję, żebyś państwo z lewej i z prawej strony przestali się za każdym razem przerzucać odpowiedzialnością za to, że przegraliśmy w Unii kolejne głosowania, bo przegrywamy tam wszystkie od lat i to tak jest właśnie Unia urządzona, że mamy tam mniejszość i wszystkie ważne głosowania, w których nasz interes jest różny od interesu Niemiec, wtedy przegrywamy. Nie ma przykładów odwrotnych. Niezwykle poczytna kronika sejmowa. Obawiam się, że grono redaktorów może być większe niż grono odbiorców. To jest chyba pierwsza dyrektywa, którą mam okazję implementować, przy której uchwalaniu byłem obecny jeszcze w Parlamencie Europejskim. No i tam widziałem, jak posłowie PiSu i Platformy zresztą wspólnie protestowali przeciwko temu, a teraz wdrażamy to jako pierwszy kraj w Europie. Pan minister zaczął się tam ze mną wykłócać, że wcale nie jako pierwszy i zaczął wymieniać kraje, które rzekomo implementowały dyrektywę, ale wyraźnie w uzasadnieniu projektu jest, że żaden kraj jeszcze jej nie implementował, więc tu jakiś dwugłos się wdał po stronie rządowej. Za tym wyobrażeniem o Sejmie idą też często nierealistyczne oczekiwania względem posłów. Ludziom się wydaje, że pojedynczy poseł ma naprawdę jakieś znaczenie, jakieś możliwości, że to jest gość, który jak się tutaj zdenerwuje, to jest w stanie poruszyć tym Sejmem, że jak się już 11 takich skrzyknie, to już na pewno jest w stanie pół Sejmu przekonać do tego, żeby zająć się jakąś sprawą. Często też myślą, że jak ja napiszę interpelację, to po prostu minister w podskokach zajmie się jakimś tematem, bo on się nim nie zajmuje tylko dlatego, że ja jeszcze go o tym nie poinformowałem i jak taki poseł opozycji mu coś powie, to on jest natychmiast gotowy do działania. No nie, tak to nie wygląda. Posłowie opozycji tak naprawdę jedyne co mogą, to mogą kablować społeczeństwu na to, co rząd wyrabia i liczyć na to, że w nagrodę za to
donosicielstwo kiedyś dostaną swoją szansę i sami będą u władzy. Kiedyś się tak to wyglądało, że posłowie to są panisty, które zarabiają ogromne pieniądze, rządzą światem i mogą wszystko. Więc przychodzą do ciebie ludzie, którzy mają na przykład źle załatwione sprawy sądowe. Tak. I oni uważają, że moim zadaniem jest pójść do sędziego i mu powiedzieć, żeby cofnął decyzję, bo się pomylił. Na przykład. Tak, to jest bardzo ciekawe. Zawsze jak jesteś posłem z opozycji, to ten sędzia po prostu zmiękną mu kolana zaraz i tak. Dobrze, panie Dziamborze, jak pan mówisz, że źle rozsądziłem, to zaraz rozsądzę. Dobrze. Sejm nie ma żadnego planu pracy. Nikt tak naprawdę nie wie, czym będziemy się zajmować w czasie kolejnej sesji i tak specjalnie chyba nikomu to nawet tutaj nie przeszkadza. Sejm funkcjonuje jako takie doraźne pogotowie legislacyjne dla rządu. Rząd potrzebuje jakichś przepisów na już, no i Sejm mu je w podskokach uchwala bez zbędnego marudzenia. W Sejmie mamy taką tradycję, że nic nie odbywa się o tej godzinie, o której się powinno odbyć. Teraz też mamy już pół godziny opóźnienia, więc korzystając z tego, idziemy do pani marszałek Wytek zapytać o to, co z naszą uchwałą dotyczącą Hongkongu, bo nie weszła na porządek obrad, ani jako obowiązkowa, ani jako rezerwowa. Czas leci, uchwała się dezaktualizuje. Taki sukces, 15 podpisów i co? I znowu nic. Ja ostatnio złożyłem taką fajną uchwałę w sprawie Hongkongu i ona coś nie weszła na porządek obrad. Chciałem zapytać, co to się stało, że pani marszałek jej nie poddała pod obrady. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie ma pani marszałek. A kiedy będzie można złapać panią marszałek na chwilę? Pani marszałek, wie pan co, ja myślę, przemyka się bocznymi korytarzami. Nie, że najszybciej to gdzieś w okolicy głosowań. Jeżeli chciałby pan wiedzieć, co się w ogóle z tym dzieje, to zapraszam do pana ministra Solomończyka. Nie wiadomo, pani Witek szybko chodzi i nie ma, nikt nie wie, gdzie jest. Do pana Salomończyka musimy zajrzeć, ale gdzie to jest? Ja chciałem dopytać o moją uchwałę w sprawie Hongkongu, którą złożyłem i nie jest procedowana. W sprawie Hongkongu. Projekt uchwały Sejmu w sprawie zajęcia stanowiska względem tego, że Chiny tam pogwałciły autonomię. Tak. Ona nie została skierowana do Komisji Kultury? Czy do spraw zagranicznych? Właśnie chciałem się dowiedzieć. Poszło do Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja Spraw Zagranicznych musi się tym zająć, więc musimy znaleźć kogoś z Komisji Spraw Zagranicznych i zapytać go o to. Pan Rau jest przewodniczącym komisji. Samo to głosowanie na tablecie zostało wprowadzone w warunkach typowej dla nas tutaj improwizacji. Dopiero teraz, po wielu miesiącach, zaczyna być dopracowywane do jako tako przyzwoitego poziomu zabezpieczeń i niezawodności. Początkowo była tam po prostu tylko podstrona Sejmu, na którą można się było dostać przy pomocy hasła podanego na telefonie, więc właściwie każdy szczęśliwy znalazca poselskiego telefonu był w stanie oddać ważny głos w Sejmie. I teraz właśnie dobrnęliśmy do punktu, w którym jesteśmy w dwóch miejscach naraz, bo tu jest debata, do której się zapisałem na sali plenarnej, a jednocześnie nie skończyła się jeszcze komisja, która musi się oczywiście odbywać w tym samym czasie. Po raz kolejny muszę wybierać między jedną istotną aktywnością, a drugą, tak? No bo tam są głosowania, tam się decyduje małymi głosami. A teraz, no nie wiem, jaki był wynik ostatniego głosowania, bo mi się nie wyświetlają wyniki, ponieważ mnie tam nie ma na miejscu. Poprawka teraz już zmieni do 14. Teraz kolejna rozterka. Czy ja powinienem za tym głosować, czy przeciwko temu? Bo być może uratujemy chociaż tyle, jak zagłosujemy. No właśnie, jak panie Grzegorze głosujemy? Bo jest teraz, żeby zmienić do 14 lat, od 16 jest, bo dzięki temu może cokolwiek przejdzie, tak? Jak zagłosujemy za tym, ale z drugiej strony, jak ten, to zepsujemy projekt, który jest generalnie lepszy. Nie ma synchronizacji. Ona dopiero mówi, że ogłasza głosowanie, a głosowanie się już skończyło w praktyce. Przeszło to 16 lat? Przeszło to 16 lat, czy nie, ta poprawka? Nie, 9. No teraz jest 14, ale ja nie zdążyłem zagłosować. 14 też nie przeszło. O, jest następne. Do 13 lat. Kto da więcej? Transmisja płata figle, zacina się. Teraz mieliśmy fragment powtórzony, a generalnie synchronizacji między głosowaniem a obrazem nie było, bo jak przewodnicząca mówiła, że zaczynamy głosowanie, to ono się już kończyło. Nie przeszło. Z takimi problemami się nie potrafimy zmierzyć, a chcemy dekretować tu rozwój elektromobilności w Polsce. Za stanowiskiem prezydialnym są dwa wyjścia do ciemnego i do jasnego saloniku. Tam jeszcze mnie nie było. Ciemny salonik brzmi groźnie i tam się spotykają bodajże konwent seniorów,
czy prezydium Sejmu w czasie, kiedy ogłasza się przerwę. Eksponat, ale okazuje się, że to jest jakiś butik. Reklama tego butiku jest nader osobliwa. Znaczy, no, wygląda raczej już nawet na XIX wiek niż na lata 90. Czy nie potrafię tego wyobrazić, że poseł idzie na zakupy do butiku sejmowego, ale może moja wyobraźnia nie nadąża za przemianami cywilizacyjnymi. Część hotelu jest zaadaptowana na biura. Tu jest właśnie biuro Komisji do Spraw Petycji, tej, która niedawno zasłynęła projektem, który do niej zgłoszono. Dowcipniś wymyślił ustawę, która zakazuje chodzenia i zbierania cukierków w Halloween pod karą więzienia czy grzywny. Ponieważ złożona była ta petycja prawidłowo, no to musiała trafić na Komisji Petycji, z czego zrobiła się afera, że PiS chce zakazać Halloweenu. Może byśmy się mogli nawet coś więcej dowiedzieć. Nie. Nie dzisiaj. To jest miejsce, w którym możemy przejść z drugiego piętra, na którym się znajdujemy obecnie, na trzecie piętro, bez wchodzenia chociażby po jednym stopniu. Piętro, które jest na tym samym poziomie, w tym budynku, jest piętrem trzecim, a w tym drugim. Pokój 295 przekierowuje do pokoju 294, czyli tam. Pokój 294 przekierowuje do 292. A 292 jest zamknięty na plombę. Czerwony dywan. Tak, miałem rację, że będzie inny kolor. Chyba musimy iść w tamtą stronę. I skoro jesteśmy tu, widok mamy z tej strony, to wejście musi być z tej. Gdzie my się znajdujemy, że jak my weszliśmy tam, gdzie jest teraz ta recepcja? Czekaj. Gdzie jest hol? Robimy tu tyle zakrętów na tak krótkim odcinku. Myśmy byli tam poprzednio, opatrzałem z tego okna w tym kierunku. Czyli zrobiliśmy... Nie wiem. No bez tej mapy to myślę, że nie jeden by tu zabłądził. Dobra, poszukajmy schodów. Skarbiec, o! To jest skarbiec sejmowy. To jest wasza gwarancja emerytury. To jest skarbiec ZUS-u. Gwiazdowski miał rację. Nic tu nie ma. To już następny film szybko nie powstanie. Tutaj siedzi marszałek Sejmu i jego obstawa. Siedzenia z przodu są zarezerwowane dla liderów frakcji, albo takich szczególnie ważnych posłów. To są ławy rządowe. W tych miejscach siedzą premier, ministrowie, Emilewicz, Gliński. Ponieważ w naszej praktyce ustrojowej ministrami są posłowie, to oznacza, że ci ludzie mają tak naprawdę dwa miejsca na tej sali. Morawiecki. Znasz takiego? A moje miejsce jest tutaj. Ale w praktyce nie ma to najmniejszego znaczenia, gdzie się usiądzie. Z każdego siedzenia karta działa tak samo. Te maszynki do głosowania słusznie mogą się wydawać archaiczne. W pewnym momencie były już nawet zamontowane nowe, ale okazało się, że nie działały. Zdemontowano nowe, zamontowano z powrotem stare. Mamy takie, jakie mamy. Co ciekawe, maszynki do głosowania są też tutaj przy mównicy, tak żeby ten, który przemawia czasami pomiędzy głosowaniami, zdążył w razie czego włożyć kartę na miejscu i wcisnąć tutaj. Tu by trzeba takiego mema, że tam marszałek, mównica, wysuwamy, czas mija,
musimy anulować, bo przegramy. Budzić naszych. Znaczy, tu łatwiej było liczyć głosy na oko niż w Strasburgu. Sala jest pod dużo lepszym kątem. Tamto miejsce marszałka było wysunięte tak daleko w stronę publiczności, że pod dużo szerszym kątem musiał się rozglądać. Tutaj perspektywa jest znacznie krótsza i taka optyczna ocena byłaby nawet łatwiejsza niż tam. Ale zdecydowanie sala jest mniejsza. Zasiadanie tutaj w tym miejscu nie robi takiego wrażenia władzy nad wszechświatem, jak zasiadanie na miejscu Tajaniego w Parlamencie Europejskim. W następnej kadencji to będzie moje miejsce. A za nami stołówka sejmowa. I tu chciałem podziękować wszystkim podatnikom za dofinansowanie naszych poselskich obiadów, bo najtańszy zestaw to taki zestaw dnia za 15 zł za zupę 17 zł. Podrażało, aż pójdzie się do góry. Dzień dobry. Ten zestaw dnia był po 15 zł jeszcze niedawno, teraz jest za 17. To jest stała podwyżka, czy to jakaś covidowa po prostu? Nie. To mieliśmy potem, jak obsmarowali w gazetach, powiem tak. Co obsmarowali? No te ceny, że 4 zł jajecznica. Za tanio obsmarowali stołówkę, że jest za tania. I dlatego podnieśliście ceny, żeby... No na stałe podrażeli. Kurczę. Przykra sprawa. Nie chcę naciągać podatników na dopłacanie do mojego kotleta, po prostu to sumienie mnie gryzło. Zjadłem raz, drugi tą grochówkę z dotacją i no jakoś to nie smakowało. Numer 3, w którym to będziemy głosowali, dodatek dla wszystkich emerytów, rencistów w wysokości 500 zł, aby oni również mogli skorzystać z bonu turystycznego, abyście państwo po prostu o rencistach i emerytach nie zapominali. Zdalne głosowania zmieniły trochę ten parlament i obawiam się, że ta zmiana może być trwała. O ile wcześniej to głosowanie było takim aktem uroczystym, na które wszyscy musieli się tutaj zjechać, jak nawet nie uczestniczyli w debatach, to w tym jednym chociaż musieli uczestniczyć. Teraz no, nawet nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie tego tableta, czy poseł nie poszedł spać i czy asystent za niego nie głosuje. Zmienili w aplikacji kolor guzika do wstrzymywania się na niebiesko. Tu mam w planie na żółto, tu jest na niebiesko i potem są pomyłki, potem są lamenty. Tak to jest. Co to za nieintuicyjny pomysł, żeby wstrzymywanie się było na niebiesko? Dramat posła Sośnierza. Co poseł robi, czy w ogóle jest w Polsce, czy nie bierze prysznica, czy nie siedzi na toalecie w czasie głosowania. To wszystko trochę obniżyło rangę tego uroczystego aktu wyrażenia woli przez suwerena. Więc niechcący wirus w połączeniu z postępem technologicznym pokazał nam, czym tak naprawdę większość posłów tutaj jest. Ich rola niewiele odbiega od roli tresowanej małpy do naciskania guzika. Dowiedziałem się nowej rzeczy, że posłowi co posiedzenie należy się porcja sejmowych gadżetów i teraz próbuję odkryć, gdzie się je odbiera. Dzień dobry. Ja chciałem spytać, gdzie się gadżety sejmowe odbiera? Pan jest posłem? Posłem, tak. Nie mówili nam wcześniej o tym, to jest jakaś taka wiedza dla wtajemniczonych tylko? Nie, no to większość posłów wie, ale to może pan dwa wziąć. Długopis, czołówek. Odblaski, kalendarzyki magnetyczne. Jest z czym jeździć po kraju. Teraz jak ktoś przyjdzie do biura, to nie wypuszczę z pustymi rękami. A może notesik, a może długopisik. To jest jedno z dwóch pomieszczeń, jakie Konfederacja ma w całym budynku do swojej wyłącznej dyspozycji. Właściwie główne, tutaj siedzą wszyscy nasi pracownicy. Tu się mieści nasze biuro prasowe. Nieco ile w Parlamencie Europejskim mieliśmy swoje biuro, mieliśmy swoich pracowników, mieliśmy zawsze kąt do pracy, to tutaj jesteśmy zawsze tylko gośćmi Kancelarii Sejmu, gośćmi urzędników, którzy tu pracują, a nawet gośćmi naszych własnych pracowników.
I na tych paru metrach kwadratowych odbywają się analizy ustaw, tutaj przygotowane są rekomendacje, tutaj przygotowane są listy do głosowania, opracowane są materiały i filmy na nasze profile społecznościowe, tutaj organizujemy konferencje prasowe, przygotowujemy materiały dla prasy, no i my z posłowie też tu czasem się spotykamy i rozmawiamy, także jak się czegoś chce, to można. Ci, którzy zapisują się do pytań, do wystąpień, to u pani lub pana, który siedzi przy tym komputerze. A ten pan też coś robi, ale nie wiem dokładnie co, w jakąś ma... chyba pokazuje, żeby iść do tamtej, jak się do niego przez pomyłkę zabłądzi. Co z tym moim pytaniem? Bo ja się zapisywałem, a mnie nie ma. Czemu się pan do koleżanki? Chciałabym się zapytać państwa, czy w tradycji polskiego rolnictwa jest hodowanie na 2-3 hektarach 50 tysięcy zwierząt w klatkę? Nie, to nie jest tradycja. Co z moim tym pytaniem, bo nie wyświetlam się? Nie może się pan wyświetlić, bo jest taki podział i tutaj marszałek twardo zdecydował. Wczoraj z tym jedna osoba z Konfederacji, to pan broni. No bez jaj, no przecież co, oni wszyscy się spijają z dzióbków to samo, a my nie możemy drugiego pytania zadać? No, tak samo nieszczęście spotkało ludzi, pan Lewica, Kukiza. Ale jak się wstrzymałem, to pani powiedziała, że jak PiS nie wykorzysta tych pytań, to ja wejdę. Tak. No i nie wykorzystał. Jaka jest uciążliwość społeczna? Czarzasty powiedział, że nie dopuści. No, ale teraz jest inny marszałek, to może dopuści. Zapyta. Z powodu sąsiedztwa, tych ferm, biznesu, nie rolnictwa. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. I ostatnie pytanie, pan poseł Adrian Zandberg, klub Lewica. Bardzo proszę. A mnie pani tam wykreśliła z pytania. Ja nie wykreśliłam. Ale nie, mówię pani tutaj mnie wykreśliła. Bo państwo macie jedno pytanie. No tak, ale PiS nie wykorzystał wszystkich swoich pytań. Powiedziała, że w takim przypadku mogę mówić. No jak się zapisywałem, to tak mnie pan zapisał. No nie, przepraszam bardzo, ale to klub PiS-u musiałby wyrazić na to zgodę. Także odstąpiłem. Nie ma czegoś takiego. Polacy nie są barbarzyńcami. I bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy pracę nad tą ustawą. Ukłony dla tych, którzy... No, ale to jest trochę śmieszne, bo w 3 partie, które się zgadzają, biorą prawie wszystkie pytania, a mamy jedno, no. Nie, no to nie jest demokracja. Właśnie to jest dyktatura po prostu większości. Nie. Ale wbrew temu, co można od nich usłyszeć, wygaszenie hodowli na futro nie będzie miało istotnego znaczenia gospodarczego. Bo to jest branża schyłkowa. Tam nie pracuje wiele osób, ale trzeba zadbać o tych pracowników, którzy byli tam dotąd zatrudnieni. Zadbać o to, żeby znaleźli inną pracę. Polityczne pacynki z Bruna Pychła. Tak powiedział? No. Polityczne pacynki z Bruna Pychła. No to może też zgłośmy wniosek formalny o ukaranie go. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Wniosek formalny. Jeśli już stosujemy takie tutaj skarżypyctwo, to my też chcielibyśmy w takim razie ukarania posła Zandberga za te obelgi, za ten język nienawiści i za te brunatne wyzwiska od czerwonego komunisty. Mamy komisję etyki, bardzo dobrze. W imieniu rządu na postawione pytania odpowie pan minister Michał Dworczyk, szef. Co trzeba sobie uświadomić? To przede wszystkim to, że nie ma żadnego trójpodziału władzy. Jeśli władza ustawodawcza wyłania z siebie władzę wykonawczą, no to już sam ten moment pokazuje nam, że podziału nie ma, tak? Jedna władza wybiera drugą. Co jak może kontrolować skutecznie władzę, którą sama wybrała? U nas rząd jest emanacją większości sejmowej, więc Sejm wybiera rząd. Po tym, jak Sejm ten rząd wybierze, no to już chciałoby się rozejść, bo z tego momentu to rząd dyktuje Sejmowi, co ma dalej robić. I tu jest poziom z niebieskim dywanem. Poniżej mieliśmy chyba zielony dywan, a na górze mamy czerwony dywan i jeszcze żółty chyba, czy jakoś tak. Możesz się na pierwszy rzut oka zorientować, na jakim jesteś piętrze po kolorze dywanu. Tak wszystko inne jest identyczne, ale pomyślane to jest dobrze. Tak? Można. No dowiedziałem się, że tutaj do państwa trafił projekt
uchwały w sprawie Hongkongu. Kiedy się można spodziewać, że to, bo to temat stygnie, taka no, fajna ponadpartyjna inicjatywa, pierwsza no, w tej kadencji. Więc, ale i tutaj to mówię, to chodzi cisza. O to, żeby. A czemu to musiało przez komisję przejść, a nie od razu na ten? Uchwały zazwyczaj idą od razu na ten, nie? Na salę plenarną. To zależy, jakie i kto zgłasza. No. Okay. No, tak, no, taka jest prawda. Trzeba mieć sojuszników, czy w prezydium. Każdy by się chciał ogrzać przy takim temacie. O, tak, bo to... Ja nic nie mam do tego, żeby się ktoś ogrzał przy nim, byle był załatwiony. No, także taka jest prawda. To dzięki. Do widzenia. Nie ma żadnego terminu wyznaczonego, jeśli chodzi o pracę komisji. Nie jest wykluczone, że wejdzie w przyszłym tygodniu. Tak naprawdę to już zależy od linii politycznej nowogrodzkiej, czy to pójdzie dalej, czy nie. A w Komisji Spraw Zagranicznych niestety jest niewiele osób, które podpisały te deklaracje. Znaczy jedna jest ten konieczny z partii Razem w dodatku. Co mnie akurat średnio lubi. No ale on może się o to upomnieć, jednak jak będzie komisja, to on może się upomnieć, żeby się tym zająć szybciej. Dlaczego to jest ważne? Chiny złamały autonomię Hongkongu, naruszyły umowy międzynarodowe. Głos naszego Sejmu to miał być właśnie taki akt zapisania się do stronnictwa, które nie zgadza się na taką politykę chińską. Ponad podziałami partyjnymi udało się przygotować taką rezolucję. Utknęło to na sejmowej spychologii. PiS prowadzi zasadniczo politykę proamerykańską. No to stanowisko wyrażone w tej rezolucji jest zgodne z linią amerykańską. Natomiast jest też dziełem opozycji, w związku z tym PiS nie chce tego uchwalić. Z drugiej strony nie wypada mu głosować przeciwko temu, bo to byłoby głosowanie przeciwko linii amerykańskiej. PiS robi tak, żeby nie musiał głosować na ten temat wcale. No i odsyła to do komisji. Komisja mówi, że nie zajmie się tym, bo nie ma zielonego światła od strony marszałka, a marszałek mówi, że Sejm się tym nie zajmie, bo projekt jest w komisji. Ukoronowaniem tego całego procesu jest głosowanie. Możemy powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim po długiej, nie najgorzej zorganizowanej procedurze otrzymujemy na końcu totalny chaos w głosowaniu. To u nas jest dokładnie odwrotnie. Po totalnej improwizacji, bałaganie i nieprawdopodobnym rozgardiaszu i amatorstwie w czasie procedowania tej ustawy, na końcu otrzymujemy przynajmniej porządne głosowanie. Kontynuujemy rozpatrywanie punktów 8 i 9 porządku dziennego. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, druk nr 597. Tutaj naczelnik wciska swoje guziki, a cała reszta tej połowy sali to już jest tylko kopiuj wklej z tego, co utworzy tutaj nasz naczelnik. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszystko przegrane, także jak zawsze możemy iść do domu. Przerąbaliśmy właśnie głosowania w sprawie ustawy tak zwanej futerkowej i to taką naprawdę frustrującą, przygniatającą większością głosów. To oznacza, że finalnie ta ustawa z tego Sejmu niemal na pewno wyjdzie. Jesteśmy świadkami pewnego punktu zwrotnego. Kaczyński przelicytował ewidentnie swoje możliwości. Próbował tę ustawę wykorzystać do złamania kręgosłupów opozycji wewnątrzpartyjnej, ale zdaje się, że wyszło to wręcz przeciwnie, więc zdaje się, że jego fanatyzm i zbytnia buta doprowadzi do załamania się. Jeśli nawet nie teraz, to w jakiejś tam perspektywie następnych miesięcy tego rządu. Ja upatruję nadziei w tym, że rząd będzie mniejszościowy, no to będzie mu po prostu trudniej cokolwiek przepychać i skończy się ta maszynka do głosowania, skończy się to przepychanie wszystkiego w 3 dni. I tych projektów będzie po prostu mniej. Dzięki temu nasza wolność będzie odrobinę bezpieczniejsza. Więc to jest dla mnie bardzo dobry scenariusz, chyba najbardziej optymistyczny, jaki sobie mogę wyobrazić w tej kadencji, to znaczy, że będzie rząd mniejszościowy. Thank you.
płaci nie. To musi być bardzo stary dzwonek. Trochę powagi, proszę państwa, trochę powagi.